Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na informacje Telewizji Gorzów. Zarząd Województwa Lubuskiego skierował zawiadomienie do prokuratury w sprawie usług świadczonych przez firmę Łukasza Mejzy. Sprawa ma związek z realizacją projektu w ramach wsparcia ze środków unijnych pod nazwą Lubuskie Bony Rozwojowe. Przypomnijmy, już ostatnio podczas konferencji prasowej w Gorzowie członkowie zarządu województwa odnieśli się do sprawy i zapowiedzieli szczegółową kontrolę projektu. Zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa. W toku kontroli ustalono, że Agencja Rozwoju Regionalnego, która jest wyłonionym w konkursie beneficjentem projektu, nie ma materiałów pokazujących, jak wyglądały szkolenia. Nie można zweryfikować, czy usługa była adekwatna do kosztów. Brak jest możliwości potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniach w przypadku 18 osób. Wykazano brak materiałów szkoleniowych. Obecnie zakończono większość czynności kontrolnych w siedzibie beneficjenta. Informacja pokontrolna będzie sporządzona do 15 grudnia. W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na COVID-19 rząd wprowadza od dziś nowe ograniczenia. Zmieniają się limity osób w obiektach handlowych, na siłowniach, w klubach i centrach fitness, kasynach, na koncertach, w domach kultury, muzeach, galeriach sztuki, targach, wystawach, konferencjach czy salach zabaw. W zgromadzeniach oraz spotkaniach i imprezach w lokalu, a także podczas dyskotek może uczestniczyć jednocześnie maksymalnie 100 osób. Z 500 do 250 osób zmniejszony jest limit osób na wydarzeniach sportowych. W kościołach, lokalach gastronomicznych, hotelach i obiektach takich jak kina, teatry, opery, filharmonie, domy i ośrodki kultury, a także podczas koncertów limit obłożenia może wynieść tylko 50% obiektu. Przy ulicy Teatralnej w Gorzowie doszło do awarii magistrali sieci ciepłowniczej. PGE Energia Ciepła, oddział elektrociepłowni w Gorzowie, prowadzi obecnie prace naprawcze. Potrwają do późnych godzin nocnych. W tym czasie ta część miasta nie ma ogrzewania i ciepłej wody. Bez ciepłej wody i z zimnymi kaloryferami są obecni mieszkańcy m.in. Teatralnej, części ulicy Warszawskiej, części osiedla Dolinki, ulicy Podmiejskiej Bocznej, Szkolnej, Walczaka, Zamenhofa, Placu Staromiejskiego, a także instytucji wzdłuż ulicy Teatralnej jak Filharmonia Gorzowska, Teatr, Rektorat Akademii Gorzowskiej, Inspektorat Transportu Drogowego czy Plastyk. Pełna lista znajduje się w komunikacie Gorzowskiej Elektrociepłowni. Prace naprawcze powinny się zakończyć jutro. Coraz bardziej widać, jak docelowo ma wyglądać ulica Spichrzowa w Gorzowie. Magistrat nazywa tę inwestycję małą obwodnicą miasta, która ma wyciszyć ruch przy ulicy Teatralnej i odkorkować ścisłe centrum Gorzowa. Przebudowa ulicy Spichrzowej i połączenie jej z ulicą Teatralną, takim skrótem, będzie powodowała, że powstaje taka mikroobwodnica miasta. Ulica Teatralna z kolei z szacunku dla teatru będzie ulicą dużo spokojniejszą, nie będzie bezpośrednio włączona w ulicę Spichrzową. Natomiast mam nadzieję, że docelowo będzie też takim naszym wejściem do teatru, zachęcającym do tego, żeby wyciszyć się, uspokoić i przyjść właśnie do teatru. Natomiast ulica Spichrzowa będzie po prostu taką małą obwodnicą centrum miasta. Ta inwestycja jest podzielona na trzy etapy. Pierwszy etap realizowaliśmy w ubiegłym roku, czyli odcinek od Mostu Staromiejskiego do ulicy Garbary. W tym roku realizujemy nowy odcinek ulicy od ulicy Hejmanowskiej do ulicy Teatralnej. No i w przyszłym roku trzeci etap, czyli właśnie między Mostem Staromiejskim a ulicą Hejmanowskiej. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę. Na kolejne informacje Telewizji Gorzów zapraszam jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.